Hej, z tej strony IndiePlayerka. Witajcie w szóstym odcinku Twierdzy. Lecimy. Ostatnio robiliśmy piwo dla Slytherina. O, a teraz widzę, że chyba będziemy szczura już całkiem wyganiać. Ostatnia walka szczura. Spodziewałem się, że ten dwulicowy gad coś takiego wywinie. Zajmę się nim osobiście. Tymczasem fortuna uśmiechnęła się do nas. Kiedy szczur miotał się na oślep po swoich ziemiach, niczym pozbawiony głowy kurczak, mały oddział wkradł się do jego zamku i opanował siedzibę Duke'a Depusa. Szczur musi teraz atakować własny dom. Chciałbym, abyś udał się tam i objął dowództwo nad garnizonem strzegącym zamku. Dlaczego wcześniej się tym nie zajmowałeś? Nikt mnie o to nie prosił. Żeby ja ci już teraz łatwo puca, że z powodu tego mięczaka i my będziemy wyglądali na słabe uszy. Dopiluj więc, aby tym razem powinęła się im noga. Idę rozbić parę łbów. Plotka głosi, że kiedy wieprz się urodził, był tak odrażający, że rodzice porzucili go na ulicy. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy też nie, pewne jest, że w młodości wieprz przystał do bandy wędrownych rabusiów napadających na wioski i mniejsze miasta w kraju. Będąc najmłodszym członkiem tej hałastry łotrów, wieprz przez większość czasu chodził głodny. Kiedy jednak opanował z grubsza podstawy taktyki wojskowej, bandyci szybko wybrali go na swego herszta. Wówczas wieprz wprowadził obyczaj, że jako wódz ma prawo pierwszy ucztować do woli i przebierać wśród łupów. Od tamtego czasu stale boryka się z nadwagą. Obroń zamek szczura przed atakami dawnego właściciela. Zamek jest źle zbudowany, dlatego będziesz musiał go wzmocnić. Radziłbym pomyśleć o dokończeniu kopania fosy. Mamy wspaniałą okazję, aby raz na zawsze skończyć z jednym z tyranów. Pan wieprz jest fantazyjny jednak człowiek. Próbujemy bronić zamku. Mam nadzieję, że... Jak się buduje fosę? Przepraszam. Ja naprawdę... O. Chciałbym wiedzieć, moc zwodzony. Kop fosę, tak, tutaj. Tu jest fosa. Tu też jest fosa. Dobra, kopią fosę. Dobra, będą bitwy. Nie mamy za dużo czasu. Możesz na nas liczyć. Chodźcie wszyscy. A gdzie jest łuki? Tu robią łuki. Jedzenia, widzę szynki. Pełno. Coś tu zróbmy. O, tak, tutaj w kącie. Jak robią łuki. A tu jakieś patrole się dzieją? Nie mogę tego zrobić, jak jest ten. Szkoda. Od środka to jakby nie ma sensu. Możesz na nas liczyć. Chłopaki, nie wiem, czy mi tu tyle was potrzebnych. Jak się wedrą, to chyba wtedy. No bo tak, tego nie mogę wybudować, bo źle to jest zbudowane. Muszę odzyskać mój zamek, wieprzu. Potrzebuję pomocy. Wieprzu, nie pomagaj mu. Zamknij się. Wysłałem tam oddział zbrojnych. Obejmij nad nim dowództwo, a wesprą cię w walce. Jak wystawię ich na górę, to ich będą bili w sumie. Chyba, że wystawić ich przed zamek. Wojska wieprza atakują. Gdzie są? O,
No to... Jednak będą próbowali tu wejść, okej. To szybciutko, na górę. O matko. Powiem wam, że nie wygląda to najlepiej. To jest strasznie ich tu dużo wszystkich. Jak ja się miałam na to przygotować? Macie jak zejść, chłopaki? Będziemy tutaj czekać. Myrę, rozwalajcie nam te mury, a my będziemy stać i czekać. W końcu tu będą musieli właśnie podchodzić. Oni nam oni ją zasypują ją. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Twoja popularność spada. Czekamy na rozkaz. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. A tam popularność. Czekamy na rozkaz. Tutaj lipi. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Trzeba czekać. Posy tu popią. Chłopaki. Ci się już tu szykują. O. Ludzie opuszczają. To tu już trzeba biec. I wy tu... Dobra, niech będzie tak. Nie wiem jak z tej strony. Tu nie, dobra, tylko tak. Dolecicie? Czekamy na rozkazy. Wróg przerwał nasze mury. No to przerwał nasze mury. To już 100 lat temu je przerwał. Znikajcie stąd. O. Ale tak je przerwał. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dokąd tym razem? Co? Już wygrałam? Nie jeszcze, przecież. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Nie przypisano żadnego pracownika, ser. Tracimy trochę. Dlaczego jesteśmy szczura? Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój! Bo nam spichlerz rozwalili i nie wiem, co tu z boku było. W tym miejscu stała rudera. A co to jest rudera? Dom. Czy oni nam wszystkie zapasy zniszczyli? A jak? O, wow. Wiadomość od ser Długoręki. Odzyskałem ziemię zdradziecko zajęte przez węża. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Stan skarbca bez zmian, mój panie. Dam wam pieniądze, tylko przyjdźcie do mnie. Zwalili mi chałupę. Kiepsko troszkę. Stało. Nie przesadzajmy z tą fosą. Muszę ich wypuścić. Tylko, co mamy zrobić? Wystarczy już ta głębokość? Możesz na nas kopać fosy. Dokąd idziemy? Zmoczę sobie ubranie. Kurde, nie wiem. Jak mam? Potrzeba nam nowych rekrutów. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Sporą łapówkę dawajmy.
To już naprawdę kiepsko. Lepiej nie pokazuj się ludziom na oczy, sir. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Rozpieszczasz nas, panie. Lepiej nie pokazuj się ludziom na oczy, sir. Nie mam skąd wam wziąć tej. Praca została wstrzymana. Dobra, idźcie być tymi. Dobra, i teraz róbcie ser jeszcze. Niech będzie. Za mało pracowników, aby ten obiekt mógł funkcjonować. Pieniądze się kończą. Praca została wstrzymana, panie. Dobra, ty też jeden niech tutaj. Ja jeszcze skądś mogę? Co, jest tu ktoś? Co tu było? A ty drwala porozwalali. I myśliwską, okej. Na razie pan, no musisz przerwać robić łuki, bo... Praca została wstrzymana, panie. Jedzenie, dobrze, poszedł robić jedzenie pierwsze, co? Skopaliście? Zawsze gotowi. Moje buty przemakają. Róbcie to, chłopaki. Nie można iść obok. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Już wyruszamy. Gdzie jest moja łopata? Czy wróci nam jakiś pracownik, czy nie? Jejku, nie, pewnie się nie uda. Sir, spichlerz jest pusty. On zanim tu zrobi, zanim coś, minie 100 godzin. Weźcie, kopcie tą. Nic innego nam nie pozostało. Jak po prostu kopać. Im większą wykopią, tym większa szansa. Że nie wejdą nam do tego zamku. Gdzie? Tu nie. Chodźcie, chłopaki. Wcześniej tu gdzieś. Ta głębokość? Dokąd idziemy? Zawsze gotowi. Zmoczę. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia szczura wkrótce stanie u naszych bram. Nic nie poradzę na to. Dopóki... nie mam ludzi, to nic na to nie poradzę. Wiem, co zrobię. Pozamykam wszystko. Obiekt aktualnie funkcjonuje, mój panie. Praca została wstrzymana, panie. I teraz ludzi na... Czekamy na potrzeba rozkaz. Nam nowych rekrutów, sir. Praca została wstrzymana. Tracimy trochę pieniędzy, mój panie. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Czy ja jeszcze gdzieś mogę kogoś... zwolnić z pracy? Wiadomość od szczura. Ty nierozważny prostaku, z ogromną przyjemnością zajmę się tobą osobiście.
Powiedz tylko, co mamy zrobić. Uciekajcie. Szybciutko, szybciutko uciekamy. Ja nie odeprę tej armii przecież. Bo jak? Z tymi 5 łucznikami? Ludzie przybywają do zamku. Łucznicy w gotowości. Możesz na nas liczyć. Nie uda się. Idziemy na górę. Zobaczymy. Masakra. Trzeba było najpierw tych porobić. Proszę lepiej się obwarować. No to chodźcie, zobaczymy, będziemy was powoli wybijać. Tylko oni nas tu jeszcze strzelają. Albo tu chodźcie. To nie ma sensu, co? Przegraliśmy. Moja strategia sprawdza się doskonale. Moja się nie sprawdziła wcale. Zostałeś pokonany. To znów. Obroń zamek szczura przed atakami dawnego właściciela. Posę kopać. Szerszą. Nierówną, trudno. Niech będzie wielka. Może niepotrzebnie tak z każdej strony. Zobaczymy. Teraz tak. Dwa te. I chlesz. Obiekt musi przylegać do istniejącego spichlerza. Ojej, niedobrze. Bo jak nam ten rozwalą... Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Ile mamy kamienia? 24 tylko. Czy najpierw będą bili to, jak jeżeli tutaj się tak obramuje? Czy to nie ma sensu? Spichlerz sobie zabezpieczę tutaj, o, po prostu bardziej. Ten bok. Muszę odzyskać mój zamek w wieprzu. Potrzebuję pomocy. Grube mury robimy. Wysłałem tam oddział zbrojnych. Obejmij na nim dowództwo, a wesprą cię w walce. Dobra, na razie wy nie idziecie na górę. Łucznicy. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Wojska pierwsza atakują. No kopcie tą fosę, trudno.
Raz zrobimy jeszcze kilku. Trzeba ich tu było wysłać, żeby to niszczyli. Zobaczmy, czy jak pójdą, czy to coś da, czy będzie tylko gorzej. Czy stracimy tylko ludzi niepotrzebnie? Może trochę niepotrzebnie ludzi straciliśmy. Chociażby. O nie, rozwalają mi to. Byleby nam spichlerza nie rozwalili. Dawajcie, chłopaki. Z tej strony. Nie wiem, czy to dobry był pomysł. Leć tu. Rozwaliliście te? Jeszcze nie, ale dobra, rozwalą w końcu. Dwa łuki. Chodźcie gdzieś tu. Już tam zmierzamy. Tam nawet za wiele nie daje. Gdzieś tu stańcie. Dobra. Został pokonany. Szok. I mamy spichlerz i mamy ludzi. Naprawiam. No widzicie, co ja muszę tu zrobić? Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój! Drwa, to nie drwa, ale tu. I pan myśliwy. Proszę, jak... od ser długoręki. Odzyskałem ziemię zdradziecko zajęte przez węża. Gratulacje. Mamy ciężko. Nie mamy czym się tu zabudować na razie. To naprawimy. Potrzeba kamienia. Ojej. Czekamy na rozkazy. Możesz na nas liczyć. Jak tam... co tu mi się... tu, zapasy dobra, na jest. Spichlerzu powiększają się, sir. Mogę to jakoś zapasy naprawić? Na spichlerzu powiększają się, sir. Nie mogę. No dobra. Wy wiecie, co musicie robić? Czemu tego nie robicie? No dobra, będzie taki skrawek. Chodźcie tu, chłopaki, jest was dużo. Tu proszę kopać. Czekamy na rozkazy. Trzeba nam broni, se. Łucznicy w gotowości. Będzie ci służył. Się tu. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale na razie musi tak być. Czekamy na rozkazy. Na razie budujemy łuczników samych. Wyruszamy.
Potrzeba drewna. Potrzeba drewna. Dobra, poczekamy i na drewno. Dobra, niosą nam kamienie. Troszkę szybciej bym prosiła, ty tu bardziej iście. Zmoczę sobie ubranie. Idź stąd, dziecko. Zamuruję. Dobra. Prawione. Możesz na wodę. Gdzie jest moja łopata? Byleby to, co jest tutaj w miarę, że mogą podejść, usunąć. Czekamy na rozkazy. Tu trochę. Ta głębokość. O, jeszcze tu. Dokąd tym razem? Kopać fosyny. Powiedz tylko, co patrz, mamy tu zrobić. Jeden. Zmoczę sobie ubranie. Czekamy na rozkazy. Czekamy na rozkazy. Tak? Już tam zmierzamy. Możesz na nas liczyć. Będziemy tu czekać. Nie wiem, czy to dobra strategia, czy nie. Zapiszę sobie, żeby później tego nie musieć. Jeszcze raz. Zapisać na tamtej grze. Zapisywanie. Żeby nam ten odcinek nie trwał wieczność. Czekamy na rozkaz. Bo jak to będzie zła decyzja, no to jednak nie fajnie. Ruszamy natychmiast. Czekajcie, bo się strasznie zagubiłam w tych QE. Co nie zrobię tu pomiędzy, bo nie mam jak. Czy ja kogoś tam nie zamurowałam? No tak, muszę tu wycelować. No nie, aż tak nie wyceluję, się okazuje. Było, było prawie. Dobra, nieważne. Murujemy wszędzie. Jak trzeba, to trzeba. Czekamy na rozkazy. Możesz na nas liczyć. Uczniki. Uczniki. Wyruszamy. Ucznicy. Już tam zmierzamy. Proszę bardzo. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia szczura wkrótce stanie u naszych bram. Dokądcie? Tutaj stać. I atakować. Wy tu. Wyjdź tu. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Ruszamy natychmiast. Wy sobie tak chodźcie. Więcej chyba nie potrzebuję. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Trzech niech stoi z lordem. Wiadomość od szczura. Ty nierozważny prostaku z ogromną przyjemnością. Dość szybko ich mi wykończyli.
nie ma tych. Szykujmy się więcej. Potrzeba złota. Dajcie trochę złota. Tego się nie spodziewałam, że mi zabraknie złota. Z tej strony idź. O, jest jednak tata. Może się uda. Tutaj idź na górę. To ich tam wie. Trochę narobiłam tego wszystkiego. Więcej złota. Kurde, nie w tą stronę, w tą. Tu chyba trzeba stanąć. Będą najbliżej. Potrzeba złota. A, dosyć ich rozciekaliśmy. Może jednak się uda. Obrońcy zamku trzymali się ciemnie. Gratulacje. Brawo. Można być dumnym z tych wszystkich panów. No, powiedzcie mi, że wygrałam. Nie błagam. No przykro mi, panie szczurze. Wcale nie jest mi przykro, ale no przykro mi. No. Zwycięstwo. Jesteśmy zwycięzcami. Kiedy szczur wpadł w boju pod ciosami zadanymi przez twoich ludzi, gapie zakrzyknęli z radości. Może iskierka nadziei dla kraju jeszcze się tli. Może. Co tam będzie następnego? Polowanie na węża. No to dobrze, to do następnego w takim razie. Bo to jak zawsze sobie... Dziękuję wam bardzo i do następnego odcinka. Pa, pa.